Nie jest tak do końca, jak mówi Michał, bo uwielbiałem chemię, kłaniałem się, stosowałem. Mam opowiedzieć, jak to przestałem się chemii kłaniać. I robię to już od 11 lat. Tutaj pierwszy slajd, czyli historyczne, kiedy przejąłem gospodarstwo od rodziców w wieku 22 lat. Miałem taki ciągnik do dyspozycji, który dostałem z gospodarstwem od ojca. Pług był troszeczkę inny, bo to są zdjęcia, które mają tylko zobrazować tą całą moją historię. Zaczynając od takiego pługa, uprawiałem 20 hektarów ziemi. Stosowałem wysokie nawożenie, bo młoda głowa po technikum ogrodniczym, napakowany wiedzą i dumny z tego, jaki to jestem mądry rolnik, młody, chętny, zaangażowany. No i mówiąc szczerze, też miałem dosyć przyzwoite efekty, bo po kilku latach stosowania nawożenia na poziomie 170, później 250 do 300 kilogramów NPK na hektar. Muszę się pochwalić, że brałem udział, kiedyś był taki olimpiada rolnicza o złoty kłos, czyli jak największa wydajność zbóż z hektara i mogę się pochwalić, że uzyskiwałem 10 ton pszenicy z hektara na dość przeciętnych glebach, bo czwarta, piąta klasa. W latach 80. zafundowałem sobie duży stukonny ciągnik Ursus 1014, do tego czteroskibowy pług i właśnie dzięki tej mojej wiedzy orka na 35 cm z pogłębiaczem pięknie wywalałem martwicę na wierzch. I jeszcze tam przez 2-3 lata plony były jako takie, a ojciec jak popatrzył na tą moją orkę, to mówi: synek, ty za 5 lat to z tej gospodarki nic nie sprzątniesz. Ja mówię: co tam, niewykształcony stary chłop będzie mnie tutaj uczył? No i jechałem te swoje głębokie orki. Chemia, nawozy. No i te głębokie orki za kilka lat tak się kończyły. Ciągnik się nie zakopywał, tylko tonął, ponieważ ziemia zrobiła się zlewna, deszczyk, taki jak dzisiaj, woda pływała, no ale myślałem, że 100 koni i 4 skiby to da radę. Tak wyglądały, bo to są zdjęcia sprzed kilkunastu lat. Słoneczko przyświeciło, to tak ziemia wyglądała. Zaczęły się pojawiać tak zwane przepaleniska, czyli place nierodzące, nieplonujące. Czy to były buraki, czy pszenica, czy kukurydza. Pług nie chciał już wchodzić na 40 cm, tylko tyle, że lemierz skrobał po wierzchu, bo podeszwa płużna. I tak jak mówię, przykłady wyglądających to nie są z naszego gospodarstwa, ale jak jeździłem po okolicy, czyli to nie był tylko przypadek mój. No to i ogólnie, zresztą do tej pory można na pięknych, urodzajnych Kujawach, jak jeżdżę koło Strzelna, duże plantacje buraków były jeszcze i z tego 30% powiedzmy nieplonujących albo jakichś rachitycznych roślinek. Tu mamy jeszcze kilka przykładów. I w 2005 roku taki gość, który tutaj siedzi na sali, przyjechał na posiedzenie izb rolniczych i zaczął opowiadać jakieś głupoty, dyrdymały na temat jakichś tam mikroorganizmów, co robią cuda. Na 30 paru chłopa tylko ja podszedłem i zacząłem rozmawiać. No bo ten facet to jest mój kolega ze szkoły. A znałem go na tyle dobrze, że mówię, jeżeli on to mówi, to ma rację. Bo to jest facet, który od samego początku, jak go poznałem, zawsze wiedział, co mówi, a nie mówił, co wie. I zacząłem stosować mikroorganizmy. Najpierw i to jest pierwsze zastosowanie mikroorganizmu w moim gospodarstwie i chyba dlatego, że ten efekt
widoczny tutaj na zdjęciach. To znaczy, to jest kapusta tej samej odmiany, zasadzona na dwóch polach. Na lepszym kawałku ziemi to było prawie hektar kapusty, a to zasadziłem eksperymentalnie tam, gdzie zastosowaliśmy mikroorganizmy. Częściowo na glinie, częściowo na piaseczku plażowym, bo to akurat kończyło się pole stawem. I w tym przypadku po 3 tygodniach suszy przyszły 2 tygodnie deszcz. Ta kapusta tak wyglądała po tych 2 tygodniach opadów. Wszystko popękało, zaczęły wyrastać nowe zielone liście i sprzątnąłem uniwersalnym narzędziem, czyli talerzówką, tą kapustę, bo nie nadawała się do niczego. Natomiast tutaj było pękniętych takich główek na 40 arach 5, góra 10. I to zobaczyliśmy ten niesamowity efekt zastosowania mikroorganizmów. Co ciekawe, w czasie suszy, tak jak widać, tutaj są lekko tylko przysuszone te pierwsze, największe liście. Natomiast tutaj 2-3 liście zupełnie uschły i spadły. I tu na tej plantacji, co było szczególnie, przy tej suszy pod 5-6-centymetrową warstwą pyłu zaczynała się wilgotna gleba. Czyli mikroorganizmy utrzymywały jeszcze wilgoć. No i to zdecydowało, że w następnym roku połowę gospodarstwa już zastosowaliśmy i na zboża, i na warzywa, mikroorganizmy. I przy okazji na tych działkach, gdzie rosło 10 ton pszenicy z hektara, a później ledwie 3, przy takiej samej wielkiej chemii, Sławek mówi, słuchaj, trzeba by zobaczyć, jak jest z próchnicą na tym polu. No i próchnica wyszła 0,9%. Według naukowców poniżej 1% to już ziemia nie nadaje się do uprawy rolniczej. To jest kompletnie zdegradowane. Po 2 latach stosowania mikroorganizmów i poplonów na tej samej działce pobraliśmy znowu próby próchnicy 2,45. To analizowaliśmy. W tej glebie była zgromadzona niesamowita ilość masy organicznej nieprzerobionej. Suchej słomy, bo słoma była przeorywana, poplony były przeorywane. Ponieważ gleba była zdegradowana, nie była pozbawiona mikroorganizmów glebowych, nie miał kto tego przerobić. Jak zastosowaliśmy EMY, ta robota ruszyła z rozmachem i taki efekt. Gleba zmieniła się z takiej na taką. Ta gleba, to najlepiej mówi moja żona, której ziemia, ja wspominam ciągle te Kujawy, bo mamy winowrasławiu przyjaciół i dosyć często jeździmy, to kiedyś by kazała mi się na wiosnę zatrzymać po to, żeby sobie wzięła trochę kujawskiej ziemi i wąchała, mówi, ona aż pachnie. Ta nasza śmierdziała. Z tęchlizną, z butwieniem, tam nie było żadnego życia, tam nie było żadnej dżdżownicy, po prostu nic nie było widać. Muszę dodać, że to zastosowaliśmy EMY na działce, z której przez 10 lat nic nie sprzątnąłem. Bo tak jak było widać na tamtych zdjęciach, albo wygniło, albo wyschło. Oprócz tego, że obserwowałem, to też zacząłem próbować sobie wytłumaczyć, dlaczego tak to się dzieje. No i jak ja to mówię, w studni wiedzy wszelakiej, czyli w internecie, szukałem, a znalazłem kilka praw z przełomu XIX i XX wieku. Jest to przełom, ale także walka między agronomami organicznymi a chemicznymi, bo angielscy i naukowcy i praktycy skłaniali się do rolnictwa organicznego, natomiast niemieccy pod przywództwem profesora Liebiga
twierdzili, że wystarczy trochę pustyni, wody i nawozów sztucznych i jest się w stanie wyprodukować, wyprodukować, to właśnie to jest dobre słowo, każdą roślinę. I no nie będę to tak zanudzał, ale dla mnie podstawowe prawo to jest prawo zwrotu składników pokarmowych. Czyli to, co sprzątnęliśmy z ziemi, musimy do niej oddać. I tak robili nasi dziadkowie, tak robili nasi ojcowie. Wszystko, co było sprzątnięte w postaci obornika, resztek pożniwnych, kompostów, wracało z powrotem do gleby. Natomiast my teraz uświadomieni, wykształceni, co robimy? Słomę sprzedajemy tym, którzy pelet produkują. Obornik jest to zagrożenie, jest to odpad o znaczeniu drugim po odpadach radioaktywnych. Także to jest wielkie zagrożenie. No i mamy później efekty w postaci tych, że ziemia nam się degraduje. Prawo minimum, czyli to prawo Liebiga, słynna beczka, że ten składnik, którego jest najmniej, decyduje o plonie. A ja uważam, że od prawa Liebiga ważniejsze jest prawo, w tej chwili nie podam amerykańskiego nazwiska, żeby nie przekręcać, doktora, prawo maksimum. Że ten składnik, który jest w nadmiarze, przynosi więcej szkód niż ten, który jest w niedoborze. Dlatego, że jeżeli jest w nadmiarze, powoduje zachwianie odpowiedniej równowagi składników pokarmowych w glebie. I tak potas blokuje pobieranie azotu, żelaza, miedzi. Fosfor blokuje pobieranie w nadmiarze. Fosfor powoduje blokowanie potasu, boru, mówię teraz tak z pamięci, manganu, czyli tych mikroelementów, które na przykład w uprawie kapustnych, którymi my się zajmujemy, mają wielkie znaczenie. Nie te podstawowe potasy, azoty, a mikroelementy, które powodują o odpowiednim turgorze rośliny, wymianie materii i pierwiastków odżywczych. Oraz prawo pierwszeństwa wartości biologicznej plonu. Nawożenie roślin powinno mieć na celu nie tylko zapewnienie maksymalnego plonu, lecz także utrzymanie lub poprawienie jego wartości biologicznej. Ja nazywam to prawem etyki rolnika. Bo nie chodzi o to, żebyśmy uzyskali jak największy plon i truli konsumentów, tylko ten plon ma być, dostać odpowiednią ilość pierwiastków odżywczych, środków odżywczych, tej chemii nawet, żeby był zadowalający plon, ale przede wszystkim on ma być zdrowy. Ma nie zawierać azotynów, azotanów, nadmiernych ilości pierwiastków, które w naszym organizmie powodują spustoszenie i wywołują wiele chorób. Między innymi będę zawsze twierdził, że podstawową przyczyną nowotworów to jest pożywienie. Jeżeli nasz organizm nie jest przystosowany do przerabiania chemii, nasz organizm jest przystosowany do przerabiania zdrowej żywności. Miałem coś też powiedzieć trochę o ekonomii. To jest już kilkuletnie moje wyliczenie, kiedy jeszcze uprawiałem rzepak. I zastosowanie mikroorganizmów przynosiło oszczędności około 1200 zł. To jest, powiedzmy, takie sztampowe wyliczenie, bo w zależności od zmiany cen środków do produkcji, środków ochrony roślin, sądzę, że w chwili obecnej to te oszczędności mogą być jeszcze większe. Dlatego, że już nie zaleca się ochrony przed chorobami
grzybowymi środków za 80-100 zł, czyli jak ja to mówię, z tej dolnej półki cenowej. A wiem, że jeden w tej chwili zabieg grzybobójczy to są koszty w granicach 300-400 zł. To jest rzepak na piątej klasie. Zero ochrony chemicznej. Nie ma tutaj ten, ale to podejrzewam, że jest rok 2009-2010. Na piątej klasie sprzątnąłem 5 ton rzepaku z hektara. Kombajnista, który wykonywał mi usługę zbioru, dzwonił po ojca, bo oni uprawiali 30 hektarów rzepaku. Nie mógł wierzyć to, co mu się sypie, ta ilość do zbiornika, żeby sobie obejrzał. Przy emach w tej chwili nie piszę w ulotkach, jakie skutki przynoszą emy, ale wówczas mówiło się o tym, że zwiększają, profesor Higa o tym pisał, zwiększają ilość pąków kwiatowych, zwiększają, a przez to łuszczyn, a przez to ten plon jest znacznie wyższy. Kapusta, tam końcówka kapusty tutaj to jest prawie że na żwirku. Wielkość główek niewiele się różniła od najlepszej ziemi, która znajduje się tutaj naprzeciwko tych drzew. Wygląda cebula. To jest wyniki badań na pozostałości środków ochrony roślin i można zwrócić uwagę na to, że wynik poniżej ilości potrzebnej do oznaczenia, czyli 0,30 po przecinku pewnie, jak mieliśmy. A to jest rok po tym, jak zdecydowaliśmy się w naszym gospodarstwie całkowicie pozbyć się chemii, bo tam jeszcze stosowaliśmy chemię, przepraszam, w postaci herbicydów. Natomiast rok po tym, jak weszliśmy, to jest to pole, które pokazywałem, rosła tam kapusta i to jest naprzeciwko tych drzew. W tym miejscu, bo to jest takie zadolenie na polu, w maksymalnym momencie było 70 cm wody. Woda stała 2 tygodnie. To jest uprawa cebuli. Tam, gdzie widać moją żonę, tam jest uprawa buraczka czerwonego. Według unijnych nazw ślimak jest rybą lądową. Ja twierdzę, że bąk także jest rybą lądową, jak zresztą widać, uprawiany na naszym polu. To jest widok cebuli 2-3 dni po zejściu wody. Ja w tym momencie zastosowałem w 3 dawkach około 180 litrów emów na hektar. To jest ten wspomniany buraczek, którego tam w ogóle nie było widać. Pod wodą to są ziemniaki. Też już były widać, bo to był 19 maj. To także już ziemniaki wychodziły z ziemi. No i muszę powiedzieć, że ta dawka emów ziemniakom zaszkodziła. Bo ziemniaki były przeznaczone, była to plantacja sadzeniaków i ja z hektara zebrałem 1,5, może 2 tony sadzeniaków i 30 ton jadalnych, grubych ziemniaków. Ta cała historia założyła się na to, że w 2009 roku staliśmy przed tym dylematem, czy dalej ciągnąć chemię, czy z niej zrezygnować, przestać jej się kłaniać, czy zastosować emy. No i nasz wybór był oczywisty. Wybraliśmy mikroorganizmy, wybraliśmy ekologię i zamiast nowoczesnym rolnikiem być, to woleliśmy wrócić do natury, woleliśmy, żeby nad naszymi polami latały czmiele, bąki, pszczoły, niż samoloty. I
To jest efekt naszej decyzji i uważamy, bo to są nasze plony, i uważamy, że decyzja była bardzo dobra, chociaż było kilka wątpliwości. Ziemniaki, cebula, nasza kiszona kapusta, kiszone ogórki. Efektem tej naszej pracy jest tytuł Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska. Dostaliśmy to oznaczenie jako 41. producent w Wielkopolsce. W tej chwili już jest około 2000 takich producentów. Tak wyglądają plony z 16 roku. Są to zdjęcia sprzed 2 tygodni. Seler, marchew. Tutaj seler trochę obrany i przygotowany wstępnie. Jeżeli chodzi o plony, to są przeciętne 3 selery. Waga bodajże 170, kilo 70, czyli przeciętnie około 60 deko. Są oczywiście większe. Marchew brudna, ale zdrowa. Cebula bardzo zdrowa. To są pory przechowywane w ziemi. I proszę zobaczyć. Dziękuję za uwagę. Jeszcze mam powiedzieć o ekonomii i o opłacalności. Powiem tak, jak Michał prosił, żeby o problemach. W 2011 roku zaczęliśmy się zastanawiać, czy podjęliśmy dobrą decyzję. Bo ja na kompost wysypałem około 350 ton warzyw. To znaczy po 100 ton, czy może trochę więcej jak 100 ton cebuli, 100-120 ton kapusty i około 100 ton ziemniaków. Dlatego, że wtedy jeszcze nie mieliśmy certyfikatu ekologicznego, ponieważ byliśmy w okresie przejściowym, czyli nie byliśmy do końca uznanym gospodarstwem ekologicznym. I w moich rozmowach z hurtowymi odbiorcami, oni właśnie mówili ten, czy jest certyfikat. Ja mówię, że jest konwersja, a nie, no to nie możemy takich warzyw kupować. Handlarze konwencjonalni, mówię specjalnie handlarze, bo to ani handlowcy, ani handlarze, brali warzywa. Dlatego, że mówię, też było takie podstawowe moje pytanie, jak przyjechali się pytać o te warzywa, czy bierze, czy nie. Zdziwiony, no pewnie, że kupuje. A mówię, a ile płacisz? 6 groszy za kilogram. A mówię, to w takim razie bierzesz, a nie kupujesz. I stwierdziłem, że najbardziej opłacalne będzie właśnie zrobienie z tych warzyw kompostu i wywiezienie tego na jesieni na pole, ponieważ będzie to mój najlepszy i najtańszy nawóz. Ponieważ przecież te wszystkie składniki, które cebula, kapusta, ziemniaki pobrały, to one w nich pozostały, nie wyparowały, nie zniknęły gdzieś tam na sortownikach, kombajnach. Zastosowaniem mikroorganizmów oczywiście cała ta pryzma w ciągu 3 miesięcy zrobiła się piękna, praktycznie sama próchnica, bo nie było tam pozostałości organicznych, tylko taka sypka, powiedzmy ziemia, czarnoziem zupełnie. I kilka rozrzutników na hektar tego powodowało, że w następnym roku mieliśmy bardzo dobre plony, ale ta sytuacja odbiła się tym, że zrezygnowaliśmy z dużo obszarowych upraw na rzecz zwiększonej ilości warzyw. Jak ja to mówię, zaczęliśmy uprawiać cały sklepik warzywny, począwszy od ziemniaków, cebuli, a poprzez pory, selery, marchewki, pietruszki, koper, pomidory, ogórki i tak dalej. I to na powierzchniach 30, 40, 20 arów. Bo stwierdziliśmy, że nie mamy co się bawić w hurtową sprzedaż, tylko stał się dla nas głównym klientem klient detaliczny, klient lokalny.
No i to są te pierwsze podstawowe trudności w przejściu na ekologię. Chociaż nie, ja uważam, że największym i głównym problemem przy przechodzeniu na ekologię to jest sam rolnik. Bo musi powalczyć z sobą, musi powalczyć z doradcami, musi powalczyć z naukowcami i musi powalczyć z tą podstawową zasadą. Jak się nie posypie i się nie opryska, to się nic nie sprzątnie. Mój przykład dowodzi to, że jak się nie posypie, czyli jak się posypie to, co wolno, to, co zawsze można było stosować, czyli kopaliny, bo też na takie pytania to pan nawozów nie stosuje. Nie, nieprawda, ja stosuję nawozy. Stosuję sól potasową, ale w rozsądnych ilościach, to znaczy patrzę na badania zawartości gleby. Bo pokażcie mi konwencjonalnego rolnika, który zrobi analizę gleby i ma zawartość potasu bardzo wysoka i stacje chemiczne dopisują w zaleceniach nie stosować potasu. Co robi rolnik? Jak stosował 350 kg potasu, no to stosuje 300. Zawartość fosforu wysoka, średnia, zalecenia, zastosowanie powiedzmy 40-60 kg fosforu. No co będzie 40-60 kg? Da się 200, lepiej urośnie. I tak ze wszystkim. Wapno, pH na poziomie 5,5, stacje chemiczne zalecają stosowanie wapna. A co szczególnie, nikt z nas nie informuje stacji chemicznej, z jakiej klasy gleby jest próbka. Będąc w gospodarstwach ekologicznych w Niemczech, rozmawiam z właścicielem no, dosyć sporawego, 5000 hektarów, gospodarstwa ekologiczne i widziałem, że mają w bigach wapno. Ja się pytam, jakie dawki wapna oni stosują. A on mówi, że około 300-400 kg, ale tylko tam, gdzie jest naprawdę niskie pH. No ja mówię, a jakie u was jest niskie? A on mówi, wie pan, to zależy od klasy gleby. Bo czwarta, piąta klasa pH nie może przekroczyć 5,5. Dlatego, że wapno na takich glebach podniesiony poziom pH blokuje pobieranie potasu i fosforu. Można pH mieć w granicach 7, ale na pierwszej, drugiej klasie ziemi. A nie na słabych ziemiach, zresztą większość taka jest w Polsce. Ale mówiąc dalej o problemach. Właśnie problemem byli klienci. W tej chwili w naszym gospodarstwie też problemem są klienci. To mówię tak troszeczkę przekornie, bo wiadomo, że po prostu cierpimy na nadmiar klientów, bo nie możemy wszystkim dostarczyć warzyw. W poprzednich latach warzywa kończyły nam się w maju, niektóre starczały do czerwca, niektóre tam powiedzmy 500 czy tonę przeznaczaliśmy na kompost, bo już była cebula zrośnięta i tak dalej, nie było klientów. Nam już się w tej chwili zaczęły kończyć warzywa od lutego. W tej chwili już mamy końcówki większości warzyw. Nie ma buraczka, nie ma pietruszki, za moment skończy się seler. Także tak, to jest bardzo dobrze. Tylko my, klienci zaczynają do nas mieć pretensje, że jak to? My, stali klienci, nie ma warzyw. No, ogórek w tym roku, przepraszam, ogórek nie skończył się w tym roku. Ogórek się skończył w połowie listopada. I z tego jesteśmy dumni i jednocześnie troszeczkę zmartwieni. Wszyscy nam mówią, że to musicie zwiększyć areał, musicie zwiększyć produkcję. I tu zaczyna się kolejny problem w gospodarstwach ekologicznych. Można by było zwiększyć, są klienci. Mało tego, my mamy w tej chwili całą masę zapytań od klientów hurtowych, od hurtowni, którzy braliby od nas towar tirami. No bo taki klient, jego nie interesuje 5, 8, 10 ton, to ma być minimum 23 tony. Dlatego, że mają zbyt
praktycznie całe idzie na zachód. Bo taki hurtowy klient nie sprzedaje u nas nic. I ten kolejny problem to są ludzie. Ponieważ największy problem, którego mikroorganizmy nie rozwiążą, to są chwasty. I tutaj tylko zostają dwa preparaty. Ja tak humorystycznie nazywam Hakol i Babicyt. I kolejny problem w gospodarstwach ekologicznych to papiery. No niestety jesteśmy krajem, gdzie co zmieni się rząd, co zmieni się władza, to zmienia się 120% przepisów. A mówię 120% dlatego, że potrafią przepisy być w marcu jeden przepis wprowadzony, a w czerwcu już jest zmieniony. I kontrolę. Ja mówię, my w ubiegłym roku przeżyliśmy 5 kontroli. Agencja, no wiadomo, kontrola z jednostki certyfikującej, ale z Piorinu, czyli z powiatowej inspekcji, z Wiorinu, no i ostatnio mieliśmy z ministerstwa, skierowaną z ministerstwa, przeprowadzaną przez Agencję Restrukturyzacji. A oprócz tego mieliśmy tygodniową kontrolę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ja rozmawiam, dokładnie 5 dni siedzieli. Jak przyjechali w poniedziałek, tak odjechali w piątek. I muszę powiedzieć, że znam panią zajmującą się ekologią od 20 lat i ona 2 lata temu, bardzo kulturalna pani, bardzo spokojna i nie wiem, czy wypada mi zacytować słowa, jakie powiedziała do 7 kontroli, którzy przyjechali, papiery te same i tak dalej, a pani, bardzo spokojna pani powiedziała, wypadać mi z gospodarstwa. Oni oburzeni jak tego, nam dostanie pani żadnych dopłat. Pierwsze dopłaty oddam te, które wzięłam i wynocha, bo nie chcę was więcej widzieć. Pani, która zdobywała medale na targach Natura Food. Jej gospodarstwo 4 lata temu zajęło pierwsze miejsce w Polsce. Zajmuje się hodowlą bydła mięsnego i uprawą porzeczki i borówki. Tak, to są te problemy w gospodarstwach ekologicznych. Jeżeli macie jakieś państwo pytania, to nie wiem, czy Michał wam pozwoli, ale ja ewentualnie, jeżeli będę w stanie, to odpowiem. Ja mam, drogi Mirku, dwa wyjścia. Albo zacytować panią wymienioną przez ciebie. Dobrze, to nie musisz się powtarzać, już odchodzę. Ale na pytania jednak korzystając się zgodzę. Szanowni państwo, ja powiem taką informację. Nasza fundacja w piątek, Fundacja Probios w Koninie organizowała konferencję. Poświęcona była jednemu zdrowiu. I chcę tutaj powiedzieć, że właśnie to, co Mirek powiedział, mieliśmy na tym spotkaniu z jego gospodarstwa kiszoną kapustę. Ta kapusta była rozstawiona na takiej długości tych dwóch stoliczków przed spotkaniem. Po pierwszym wykładzie, po 2 godzinach, była konsumpcja tej kapusty. Ale do czego zmierzam? Otóż ta kapusta, jak ludzie podchodzili, ona pachniała, ona była naprawdę przefermentowana, ukiszona. Ludzie ją wąchali, po 2 godzinach podchodzili, powietrze było wręcz inne i byli zszokowani i zadziwieni, skąd pochodzi taka kapusta. Ponieważ mówili jasno, kapusta ze sklepu, z marketu śmierdzi. Dziękuję. Przepraszam, Mirku, gratuluję ci. Dziękuję bardzo. Ja też gratuluję, przypominam, niemniej jednak, że kontrola jest zawsze dowodem najwyższego zaufania państwa względem przedsiębiorcy i proszę tak to rozumieć, bez względu na słowa. Ja bym nie chciał zepsuć tego efektu, że ja się kojarzę z końcem, co niektórym, także bardzo serdecznie, Mirku, dziękujemy, że podzieliłeś się tymi doświadczeniami i ja myślę, że będziemy mieli jeszcze czas, żeby podyskutować, także wrócimy z pytaniami w dalszej części. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.